To już niedługo. Nikt z nas się nie ocali i nic z nas nie zostanie. Ciężko tak umierać z dala od domu i bliskich w tym pustym, opuszczonym przez Boga mieście. Chociaż tak naprawdę nie miałbym do kogo ani do czego wracać. Przeżyłem naprawdę wiele. Rewolucję 1905 roku, wojny z Japończykami, walki z Niemcami i Austriakami. I w końcu miał być pokój. Wracałem z frontu szczęśliwy jak nigdy. Miałem ponownie ujrzeć swoją żonę, zająć się gospodarstwem. Oczami wyobraźni widziałem, jak witają mnie z uśmiechem, jak wypatrują od progu. Ale zamiast tego ujrzałem kłęby dymu nad moją wsią. Nie chcieli oddać ostatnich zapasów jedzenia dla rewolucyjnej hołoty. Od tego czasu ja im zapewniam dostawy. Ołowiu i stali w czaszki. I tanio skór nie sprzedam. Choćbym miałbym tutaj zamarznąć. Już idą. Słyszę ich krzyki łopoczące czerwone sztandary. W dłoni ostatnie naboje. Nie chybię. Czuwaj, witaj. Dawno mnie tu nie było, co? Jak zwykle przerwa ta była spowodowana nadmiarem obowiązków, no które skutkowały tym, że jak już znalazłem chwilę wolnego czasu, to nie miałem siły ani tym bardziej odpowiedniej dawki zapału do tworzenia klipów na kanał. W sumie tutaj mam pytanie do was, tak na start. Czy uważacie, że zmiana formatu filmów na bardziej proste, czyli bez skomplikowanego montażu, wstawek historycznych i tym podobnych, czy to byłby dobry krok? Zaoszczędziłoby to sporo czasu i być może filmy pojawiłyby się częściej. Z drugiej strony, zakładając ten kanał, chciałem, aby każdy klip był bardzo dopracowany, zarówno pod kątem technicznym, jak i tym merytorycznym. Natomiast to wszystko wymaga czasu. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja ze swojej strony na pewno zdecyduję się na częstsze prezentacje makiet w formie shortsów, zwłaszcza, że w planach mam kilka mniejszych moków, które można po prostu szybciej omówić w ten sposób. Niemniej, podczas gdy mnie nie było, moje klockowe życie nie stanęło w miejscu. Kupiłem kilka nowych setów, zmontowałem nowe szuflady do segregacji elementów, powstało kilka moków, no i dwukrotnie odwiedziłem Kobe Hobby Center w Warszawie, gdzie pomogłem przy tworzeniu dioram, a także zostawiłem pewnego małego krakusa dla większego krakusa. Hehe. No, zmierzając jednak do głównego tematu odcinka, tym razem prezentuję zimową makietę Bitwy o Carycyn z 1920 roku. Pierwotnie wersja tej makiety powstała w grudniu, kiedy to śnieg zalegał wokoło, a teraz mamy końcówkę maja. No brawo, Miłosz. No nic, ale lecimy z tematem. Bitwa o Carycyn to seria bitew wojny domowej w Rosji o kontrolę nad Carycynem. Miasto w 1917 roku było ważnym ośrodkiem poparcia dla rewolucji, pozostając w rękach czerwonych. Było trzykrotnie oblegane przez antybolszewickich kozaków dońskich pod dowództwem Piotra Krasonowa między lipcem a wrześniem 1918 roku, wrześniem i październikiem 1918 roku oraz styczniem i lutym 1919 roku. Kolejną próbę zdobycia Carycyna podjęła w maju i czerwcu 1919 roku Armia Ochotnicza, odnosząc w ten sposób sukces. Z kolei między sierpniem 1919 a styczniem 1920 to biali bronili miasta przed bolszewikami. Carycyn został ostatecznie zdobyty przez czerwonych na początku 1920 roku. Obrona Carycyna, nazwanego Czerwonym Verdun, było jednym z najszerzej opisywanych i upamiętnianych w radzieckiej historiografii, literaturze, sztuce i propagandzie wydarzeń wojny domowej. Zdecydował o tym fakt, iż w obronie miasta między lipcem a listopadem 1918 roku brał udział Józef Stalin. Inspiracją do stworzenia tej makiety była przede wszystkim gra Battlefield 1, w której to znalazł się bardzo klimatyczny dodatek w imię cara, dodający do gry elementy frontu wschodniego I wojny światowej, w tym mapę Carycyn z wielką cerkwią, której mały odpowiednik widać w mojej interpretacji tej batalii. Inną motywacją jest moja fascynacja okresem wojny domowej w Rosji oraz konfliktów związanych z początkowym okresem powstawania Związku Radzieckiego. To naprawdę interesujący, choć niestety zapomniany temat. Przy okazji,
Polecam wam polski projekt rekonstrukcyjny Rosja w ogniu. Link do ich fanpage'a znajdziecie oczywiście w opisie. MOG prezentuje ostatnie dni walk o Carycyn. Przeciwnicy bolszewickiego terroru ostatkiem sił bronią się w mieście. Jednym z nieupadających punktów oporu jest zrujnowana cerkiew. Wszędzie mróz i lodowaty wiatr. Żołnierze dobrze okopali się wokół świątyni, wzmacniając okopy drewnem i workami z piaskiem. Na wałach ustawiony CKM Maxima mojej konstrukcji. Strzelcy odpoczywają przed kolejną walką, bądź wypatrują wroga. Nastroje są raczej ponure. Wiedzą, że czeka ich koniec. Z drugiej strony schodami biegnie wysłany na patrol zwiadowca. Wchodząc do środka, zobaczymy resztki zaopatrzenia oraz punkt dowodzenia, w którym carski oficer wydaje ostatnie rozkazy. Ciekawym smaczkiem są znajdujące się pod posadzką katakumby z resztkami pochowanych tu dostojników. Jestem zadowolony, jak wyszły mi figurki żołnierzy białej frakcji. Mają oni na sobie miks wyposażenia rosyjskiego i zachodniego, pozyskany z dostaw Ententy. Wszystko uzupełniają cywilne ubrania, a także chusty czy wojskowe pasy. Na wojnie, zwłaszcza tej domowej, brakuje wszystkiego. Uzbrojenie stanowią głównie karabiny Mosina, w tej roli ponownie Lee Enfieldy, oraz broń krótka i granaty. Proces budowy, powiedzieć, że był skomplikowany, to jak nic nie powiedzieć. Wszystko za sprawą techniki budowania bokiem, dzięki której chciałem uzyskać efekt gładkich zasp śnieżnych. Zmontowanie tego w logiczną całość było mordęgą, ale efekt końcowy jest całkiem zadowalający. Szczególnie dobrze wyglądają wzmocnione drewnem okopy. Co do samej cerkwi, to również było wyzwanie, a sama konstrukcja przeszła trochę zmian. Kolejnym wyzwaniem było wejście i oczywiście sama kopuła, której kształt moim zdaniem nadal pozostawia wiele do życzenia, ale nie wiem, jak można to było zrobić w inny sposób. Kontrowersyjny może być również kolor budynku, no jednak nie miałem innego w zanadrzu, który dobrze odcinałby się od bieli śniegu. A tak, można powiedzieć, że cerkiew straciła kolor od intensywnych zniszczeń i ostrzał. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy brakowało wam filmów na kanale Klockocentryzm i jak podoba się wam ten konkretny nowy projekt. Nowy, nie nowy, ale nowy na tym kanale. Natomiast kolejne filmy w formie shortsów, mam nadzieję, pojawią się już wkrótce. Natomiast do tego czasu trzymajcie się. Ciao.